Halo, halo, kochani widzowie, jak mnie słychać, jak mnie widać, jak to się wszystko dzieje? Nie wiem, nigdy nie nadawałem live na żywo na YouTubie, dlatego przepraszam was, że będzie mes. Muszę zapalić, jestem na przerwie z pracy i jestem bardzo roztrzęsiony. Co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że nie mogę udostępnić wam filmu wczoraj od samego, od końca live'a. Wstałem rano bardzo mocno emocjonalnie podburzony tym wszystkim, co wczoraj usłyszałem i no cóż, nagrałem dla was odcinek, tak? Nagrałem dla was odcinek i powiedziałem, co czuję po tym live'ie i niestety mój kanał jest zablokowany. Słyszycie? Tak, mój kanał jest zablokowany. Studio Armageddon jest zablokowane, moi kochani. Od wczorajszego live'a nie mogę dodawać wam filmów już. Nie wiem, co się stało z Gabrielem. Nie pytajcie mnie o to. Proszę was, nie zadawajcie mi pytań. Sam do niego napisałem i nie wiem, co jest grane. Ok? Dlaczego to nagrywam? Nie chodzi mi tutaj o widzów i nie chodzi mi tutaj o słuchaczy. Chodzi mi o to, żeby to zostało na YouTubie. Dobra, ja będę tutaj swoje robił, a ten, i będę gadał. Chodzi mi o to, żeby to zostało na YouTubie. Niech to wszyscy usłyszą. 14.21, koniec. 14.21 będę to wałkował, ile ten. Tak zatytułowałem mój film. Ostateczne odliczanie, 14.21. To, o czym rozmawialiśmy wczoraj na live'ie. Film nie poszedł, zostałem zablokowany. Nie jestem w stanie dodać wam żadnego filmu do studia Armageddon. Dlatego, jeżeli ten live pójdzie na żywo, to teraz będziecie dostawali takie live'y jako odcinki codziennie. I może to nie będzie forma tak ekspresyjna 30 minut odcinka, ale ja wam daję słowo honoru, że mnie nie wygaszą. Rozumiecie? Technicznie mogą mnie zniszczyć, mogą mi zablokować kanał YouTube'a i tak dalej, ale jak gdzieś wypłynę, ja będę szukał do końca sposobu, żeby z wami rozmawiać, rozumiecie? Do końca, kurwa, będę... Ja nie eter, ja się nie cofam, rozumiecie? Tu nie będzie tak, jak zagrożą mojej rodzinie, to ich kurwa porozpierdalam. Po kolei, wszyscy. Rozumiecie? U mnie nie jest tak. Ja nie jestem taki kurwa człowiek. Do ostatniego dnia będę nadawał. Jak będzie trzeba, to założę kurwa stronę wspieram tych i tych. Będę robił wszystko, aby tylko do was mówić. Pod każdym kryptonimem, jakim tylko będę mógł. Rozumiecie? Jeżeli ten człowiek, który się ze mną, jeżeli ten człowiek, który się ze mną skontaktował, Michał, którego słuchaliście wczoraj u Gabriela na live, on powiedział mi, słuchajcie, krótko i wyraźnie, ja nie chcę ludzi, ja nie chcę sławy, ja po prostu znalazłem coś, ja chcę się tym kurwa podzielić z wami i ja znikam. Także to, co od niego wyciągnę przez następny tydzień, to będzie dla nas, ale nic więcej mieć nie będziemy. Pokaże nam jak, gdzie, kiedy i po co. Pokaże nam to wszystko, jak to funkcjonuje, jak to działa. Przepraszam, że tak długo gadam. Tak, Agnieszko, 14.21. Ale on nam da nam to, da nam narzędzia, pokaże nam, jak to robić i dlaczego. Podsumowanie wczorajszego live'a. Dla tych, co nie dali rady, co nie byli z nami przez całe 2, 3 czy 4 godziny, nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to trwało, nie? Nie wiem, no skoro jest atak na moją stronę, będzie atak na Szurlandię. Przygotujcie się. Wjadą nam w Szurlandię. I tak, przepraszam, ja przybiegłem na przerwie z pracy. Ja zostawiłem telefon dzisiaj specjalnie, żeby mi nie przeszkadzano, bo ja nie byłem w stanie funkcjonować od rana. Wstałem w emocjach, nagrałem wam filmik, tak jak powiedziałem, i zostawiłem telefon, żeby filmik zaakceptował YouTube. Po 6 godzinach wróciłem i film 0% buferowania, moi kochani. Czyli nic się nie ściągnęło. Dobra, nie wyłączam was. Dajcie mi chwilę, muszę... A nie, mam napój tutaj, dobra. Dobra, jedziemy z podsumowaniem. Gwiazda polarna, Polska. To, czego nie padło wczoraj na live'ie.
To ja miałem wytłumaczone. Polska jest kluczem. Polska jest bardzo ważnym elementem. Michał mówi o płycie tektonicznej, która jest jednolita, całościowa. I nie nastąpią u nas takie najgorsze przetegocenia. Drudzy mówią o złożach metalu. Logiczne. W tym momencie wszystko zaczyna mi jarzyć w jedną wielką całość. Ja to rozumiem. Te promieniowanie gamma, które właśnie pali mnie po głowie wszędzie, one nie przejdzie przez metal. Rozumiecie? Oni wiercą teraz nasze złoża i budują tam pod spodem schrony dla siebie samych. Wykorzystują naszą ziemię, żeby się uratować. Słuchajcie, konkrety, dzisiaj konkrety, bo ja naprawdę się boję, że straciłem kanał. Ja naprawdę się boję, że zostanę uciszony i wyłączony. A więc szybko jedziemy, kurwa, z konkretami. Ewakuacja całej tej trwa. Rozumiecie? Piwo. Ja piję piwo alkoholowe w dzień. Taka rzecz nie wydarzyła się chyba od 20 lat. Dobra. Antarktyda. Wszyscy spierdalają na Antarktydę. O to chodzi. Dzisiaj nie ma dzisiaj opijania w bawełnę. Dzisiaj nie ma kultury osobistej wyrażania się piciu, piciu, żeby było więcej słuchaczy, żeby ludzi nie obrazić. Nie ma tego. Poczekajcie, poczytam. Waldi, załóż dodatkowy kanał. Spróbuję. Nie wiem co z Gabrielem. Moi kochani, Gabriel mi napisał, że jest wszystko w porządku. Że to przyczyny osobiste. Będę z nim rozmawiał dzisiaj prywatnie. Czat mi zniknął. Gdzie jest czat? Nie widzę, co piszecie. Szkoda, że nie Atlantydę. Fioletowy kot. Ja nie wiem, co jest na środku ziemi, kocie. Tak ci powiem. Ja nie wiem, przyjacielu, dlaczego oni wszyscy się tam kierują. Tak jak powiedziałem, ja to jestem taki nikt. Rozumiecie? Serio. Ani ja wiedza, ani ja wykształcenie, ani ja nic. Ja nie wiem, nie mam tych odpowiedzi. Mogę wam powiedzieć, co się mówi, gdzie. Do tego się nadaje. Jeśli to nie chcę przeprosić. Ale nic więcej. Ja nie potrafię. A mówić potrafię. Znowu mi czat zniknął. Znowu nie widzę, co piszecie. Jedziemy z tematem. Słuchajcie. Podsumowanie. Moi kochani, fenomen Empiku. Tak? Sprawdzenie tego. Pójście do polskiego Empiku i obejrzenie książek, premier książek, obejrzenie tego wszystkiego. To jest bardzo ważne, żebyście to zobaczyli na własne oczy. To się nie zdarza. Oni muszą o czymś wiedzieć, kurwa mać, jeśli na 150 wydanych książek w ostatnim miesiącu 100 jest o smokach, 100 jest o gwiazdach, astrologii i tak dalej, i tak dalej. Dalej, dlaczego oni nas z taką siłą nastraszyli astrologią, pentagramami, szatanami, demonami, Saturnami, najróżniejszymi tymi? Bartłomiej Rybka. Gabriel robi dramę na rozkręcenie kanału. Tak się robi, taka zagrywka. Powiedz tym 14:21. Ej, słuchajcie, nie mówcie tak. Proszę was, wymiejcie teraz, kurwa, troszeczkę wyważone te języczki. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy się złapali i tutaj wykucali o to. Sebix, wczoraj wszedł na kanał, na live'a Sebix. Jego wypowiedź była dla mnie niezrozumiała bardzo długo. Kiedy doszedł do meritum, zrozumiałem, że on tłumaczy mi dokładnie to samo na swój zajebisty sposób. Ja takich rzeczy nie potrafię, moi kochani. Jedziemy. 14:21. Ta liczba to klucz informacyjny do przekazywania sobie informacji pomiędzy ludźmi, którzy wiedzą o promieniowaniu gamma. To, czego teraz doświadczamy, to promieniowanie gamma. Gamma wirus to koronawirus. Gamma koronawirus. Jest to wszystko ściśle połączone ze wszystkim. Jezus Chrystus to słońce. Korona cierniowa na głowie Jezusa Chrystusa to są promienie słoneczne, promienie gamma.
Jezus Chrystus na zdjęciu Ufam Tobie rozszczepia promień słoneczny na kolory na naszych polskich obrazkach czerwony i niebieski. Jest tam tęcza, chodzi o tęczę, chodzi o 7 czakramów, 7 poziomów, 7 energetycznych tych. Nie będę powtarzał całego live'a dzisiaj, macie go dostępnego, dopóki on jest nieskasowany, proszę Was, wracajcie do niego i oglądajcie to, podważajcie. To, co Michał wczoraj powiedział, to, że on prosi Was o to. On występuje tylko po to, abyście Wy to podważyli. Uspokoili nasze serca, sumienia i tak dalej. Rozumiecie? On o to mnie poprosił. O to mi powiedział. On mi powiedział tak. Łysy wystrzelony jak petarda. Nie łysy w pracy i łysy nie zdążył się najarać. Moi kochani, ja taki jestem, kiedy nie palę. Dajcie mi się napalić, zobaczycie 5 minut, jak mi schodzi wszystko, dobra? Ja taki jestem, bo ja piję kawę, ja rano pracuję, ja jestem, kurwa... Mój znak zodiaku to waga. Ja jestem wiatrem. Ja się podpalam na wszystko jak wiatr i gasnę jak wiatr i nie ma mnie. Rozumiecie? Dlatego na live'ach u Gabriela palę. Tak jawnie, oficjalnie se kurwa palę. Dlatego się uspokajać, żebyście mogli mnie zrozumieć, bo potok myśli, jaki przeze mnie płynie. Słuchajcie, ten człowiek poprosił mnie o to, żebym ja upublicznił dla Was tą całą wiedzę. Ja nie szukam poklasku u Was i zrozumienia. Ten człowiek powiedział, że on szukał youtubera i parę osób poleciło mu łysego. Powiedzieli mu, że on jest taki pierdolnięty, że on powie o wszystkim. Także nie przejmuj się. I gość się ze mną kontaktuje. Jak zaczynamy rozmawiać, ja mówię, że to nie jest na rozmowę. Ja zajmuję się bardzo długo spiskami i nie jestem w stanie ogarnąć tego, co mówisz. Potrzebuję czasu, żeby cię zweryfikować, bo nie pasujesz mi. Czemu mi nie pasował? Proste, bo łysy jest płaskoziemcą. Bo łysy, jak uwierzył i zrozumiał, że słońce jest lokalne, to odrzucił naukę astrologiczną. I nie mógł odnaleźć resetu. Nie mógł zrozumieć. Bo jest płaskoziemcą. Okazuje się, że to, o czym mówię, na modelu płaskiej ziemi, pasuje jeszcze lepiej. Okazuje się, że kiedy ja nie przeciwstawiam i nie kłócę się z ludźmi o to, czy jest płaska, czy ten, okazuje się, że to, co czuję, myślę, wiem poprzez to, okazuje się idealnym wytłumaczeniem na pytania, które oni nie mogą ułożyć na globie. Jeżeli powierzchnia Ziemi jest płaska, a Słońce, które za każdym obrotem robi obrót niżej, dla mnie logiczne jest, że to Słońce mnie pojara. Ilu z Was w tym roku czuje, że coś jest nie tak ze Słońcem? Ilu z Was to rozumie? Ilu z Was, moi kochani, proszę Was, pomyślcie, kłóci się teraz ze swoimi bliskimi? Ile Was zajmuje jakieś dziwne strony i pozycje w najróżniejszych rzeczach? Kurczowo trzymając się swojego zdania. Moi kochani widzowie, słuchacze, rozumienia i tego wszystkiego. Koronawirus. Koronawirus to promieniowanie gamma od Słońca. Proces cykliczny znany każdej cywilizacji. Ja nie wiem. Nie potrafię Wam powiedzieć i wlać nadziei w serce, kiedy jestem tak roztrzęsiony. Nie potrafię Wam powiedzieć, że kochajcie się, a wasza wibracja dostosuje się i przejdziecie przez reset nienaruszeni, niedotknięci. Ja nie mogę wam tego powiedzieć. Nie wiem. Dalej.
Materiały, materiały. Nie powiedzieliście na live wczoraj, lub nie wysłuchałem, lub nie wyczytałem dokładnie, lub jestem w tak wielkich emocjach, że nie jestem w stanie jeszcze logicznie dla was funkcjonować i robić tego, ale nadal nie wiem, gdzie chcielibyście, żebym udostępnił materiały, które on mi podsyła. Tego są tony. Olga, nie jesteś pierdolnięty, takich ludzi nam trzeba, szacunek. Dziękuję, Olu. Dziękuję wam, ale ja wam powiem, w tym momencie mi nie zależy. Mi już nie zależy na tym, czy wy mnie posłuchacie, czy nie. Mi już nie zależy na kanale, na publice. Mi już nie zależy na żadnym rozwoju. Ja chcę być z wami do końca i tak jak powiedziałem, będę. Tak? Jeżeli będę miał szansę ratować się, będę się ratował. Tak? Jeżeli ktoś wyciągnie do mnie pomocną dłoń. Tak? Ja nie będę jej odtrącał. Dlaczego? Bo moją jedyną nadzieją jest Szurlandia. Moją jedyną nadzieją jest kanał YouTube i rozmowa z ludźmi. To, co ja posiadam, to wiedza. Szczątkowa, rozproszona. Kiedy spotykam człowieka takiego jak Artur Lalak, Grzegorz Skwarek, Dziad Wszewiet, chociażby ten Michał. Wielu 13 lat mojej pracy zaczyna składać się do kupy i przynosić efekty. Ja sam nigdy bym nie poskładał tych puzli, ponieważ mój umysł tego nie potrafi. Jestem wzrokowcem. Mam pamięć fotograficzną. Kiedy raz mnie zabierzecie w jedno miejsce, do końca życia tam potrafię trafić. Zapamiętuję ruch ręki na klawiaturze, a nie zapamiętuję numeru. Nie umiem imiona, nazwiska i tak dalej. Ale jeżeli człowieka zobaczę, zapamiętam go do końca życia. I tak całe życie zbieram informacje. Z tym jednym wielkim komputerem. O tonie informacji. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak jestem napierdolony. Nie chodzi o to, żeby się przed wami pochwalić. Chodzi o to, że potrzebuję człowieka, który mi to uporządkuje. I kiedy proszę o takich ludzi, pojawiają się tacy ludzie. Kiedy oni mi sprzątają, jestem tak rozbitą osobą przez wiele, wiele tygodni. Rozumiecie? Jest to bardzo trudne siadać i mówić do was non-stop, non-stop, non-stop. Rozumiecie? Ale mam tyle do powiedzenia. Mam tak dużo do powiedzenia po kolei, po tym wszystkim, co odkrywam, jak odkrywam, dlaczego odkrywam, jakich ludzi spotykam i co ci ludzie do mnie mówią. Na mojej drodze są aniołowie. Wszędzie pokazują mi, że idę dobrze, że robię dobrze i że mam to kontynuować za wszelką cenę. Ja to czuję, dlatego jestem z wami. I dlatego do końca wierzę, że to wy odezwiecie się do mnie. I wspólnie coś ogarniemy. Ja nie wiem, czy ja mam sobie, kurwa, bunker kopać, mundur kupywać, który jest odporny, produkowany przez rosyjską armię. Tak, kochani, istnieją mundury odporne na promieniowanie gamma. Rosjanie ubrali się w te mundury już w 2016 roku. Peter Piterek, jeżeli to oglądasz, proszę Peter Piterek o nagranie Etera na Szurlandię i tak samo może na mój kanał. Jeżeli oni tak ze mną grają, 50 odcinków Etera zostanie wyemitowanych na moim kanale YouTube i na Szurlandii jeszcze raz. Będziemy to wertować dotąd, aż będzie. Nie bój się, kudłaty, będzie dobrze. Ja się nie boję jako ja się nie dygam. Panowie, ja to jestem, kurwa, sztuka nie do zajebania. Ja się nie dygam, ja nie kozaczę przed wami, ja się nie popisuję. Rozumiecie? Ale ja jestem wychowany na ulicy. Ja nie kucam, kurwa, przed grupasami, nie kucam przed wieloma. Michel Majki? Nie znam typa. Przepraszam, na chwilę muszę wziąć drugie urządzenie. Nie wiem, kto to jest. Dobrze, a więc słuchajcie, mój czas antenowy w tym momencie powoli dobiega końca, gdyż tak ja mówię, ja jestem na przerwie w pracy, ja tylko przyszedłem się upewnić, że mój film poszedł, nie poszedł.
Także dostaliście krótkiego live'a i myślę, że teraz w takiej formie będę się z wami kontaktował. Staram się zrobić drugi kanał albo zrobić alternatywę i z jak największą siłą was będę próbował odnaleźć, nie? Jeżeli coś tutaj wyjdzie, pamiętajcie, że Szurlandia to jest moje gniazdo, tak? Będę też na innych miejscach, będę wam się pokazywał, jak będę mógł, ale ja nie wiem czemu. Kopiujcie moje filmy. To też apel do was wszystkich. Jeżeli jeszcze ten kanał jest widoczny, pościągajcie sobie proszę w komputer moje filmy. Zabezpieczcie to, co zrobiłem, bo ja tego nie potrafię zrobić, dobra? Zapiszon, Gammageddon. Szurlandia, masz jakąś informację o blokadzie? Jak klniesz i wyzywasz, to zwrócę ci uwagę. Nie mam nic do ciebie. Wiem, Jakub, przepraszam, ja nie wyzywam, ja po prostu, przyjacielu, ja mam bardzo dużo emocji, a ja na co dzień przy przyjaciołach jestem osobą wulgarną, muszę to przyznać. Jestem chuliganem, który mówi brzydko, wulgarnie, krzyczy, fafluni się. Nie jestem estetycznie fajną osobą do słuchania. Dopiero dzięki wam, dzięki YouTube'owi, kanałowi, dzięki live'om u Gabriela pokornieję, piłuję swoje ego i przestaję używać takich brzydkich słów. Dziękuję, poprawiajcie mnie. Poprawiajcie mnie i mówcie mi, kiedy mnie ponosi. Ja jestem jak mędrzec. Kiedy mnie ktoś mądrze poucza, a nie wyzywa, ja przyjmuję to jako rady i takim ludziom dziękuję. Za ataki, agresję, wiadomo. Dobrze, nie pierdolmy o mnie, tylko podsumujmy, co ja chciałem powiedzieć. Apokalipsa. Epoka eklipsa. Miks słów. Apokalipsa, epoka eklipsa. Czas. Zakończenie ćwiartki od godziny 12 do 3. Pierwsza, druga, małe ćwiartki. Wyznaczniki małych, miejscowych tych. Silent Obserwator, będę cię potrzebował. Martinie, szereg, zamykają mi kanał. Będę potrzebował wsparcia. Dalej. Te kwarty, moi kochani, 9, 3, 6 i 12, jest to świat, koło i krzyżyk. Krzyż, 4 podpory płaskiej ziemi, 2 kolumny, które wczoraj próbował Michał wam wytłumaczyć. Krzyż, środek to ocalenie, miejsce, gdzie nie będzie promieniowania. Po cyklu na płaskiej ziemi, naokoło, wszędzie będzie promieniowanie gamma i śmierć, a lądy będą wypalone. Rozumiecie? Wszystko zbiega się do środka. Tam będzie największa szansa na przeżycie. Dlatego, że słońce się obniża, lodowiec jest palony, a oni pod Antarktydą odkrywają stare miasta i stare cywilizacje. Dlaczego? Bo te cywilizacje kiedyś tam istniały. Kiedy nastąpi przebiegunowanie Ziemi, a nastąpi między 14 a 21. I będzie to tak tragiczne i brutalne, to na Antarktydzie będzie normalna kraina do mieszkania, a tam, gdzie są teraz pustynie, zaleje to woda. Tam, gdzie teraz są miasta i tak dalej, wszystko się odwróci, jak w klepsydrze po raz kolejny. Koło to 360, nie 365 dni, abyśmy pogubili rachuby czasu. O Jezu. Nieryc, 14-21 grudnia jest to data, kiedy wszystko to się złoży w jedno tą i jest to data kwarty. Tutaj spieramy się jako osoby niepoinformowane, czy jest to mała kwarta, czy jest to kwarta od 12 do 3 i jest to mały reset, czy cykl świata właśnie zatoczył całe koło, czyli 360 dni na osi. Rozumiecie mnie? Jeżeli
Jesteśmy w punkcie 12.12. 12 apostołów, 12 znaków zodiaku, Jezus ponad nimi jako słońce. Jeżeli jesteśmy w punkcie 12, a nie na małym cyklicznym reseciku, co 170 lat, o ile ja się w stanie jestem wysłowić w takim stanie psychicznym, rozumiecie? To jesteśmy na końcu epoki. Całej. Jesteśmy w punkcie przejścia. Najważniejszego przejścia, moi kochani. Jezus jest 13 znakiem wężownikiem, Paweł. Paweł, ja też muszę z tobą pogadać. Ty masz tak zajebistą wiedzę, ale czasami tak głupkujesz i kurwa atakujesz, że ja cię nie mogę wychwycić. Kiedy ja jestem poważny, to ty się uśmiechasz. Kiedy ja chcę śmieszkować, to ty mnie gasisz takim intelektem, że chuj. Jesteś zawodnik, musimy się zdzwonić. Dobra, moi kochani, ja nie przedłużam tego live'a, spoglądam na zegarek, cieszę się, że to poszło i będę wam podsumowywał live'ami, jeśli oni odcinków mi nie będą chcieli puszczać, nie? Proszę, udostępnijcie ten film, napiszcie mi wreszcie, gdzie te informacje mam wam ładować, nie? Gdzie mam to ten? Gdzie mam to wam dodawać? Gdzie mam te informacje? Jak mam was nauczyć sprawdzania tych informacji? Asystent Google jest wam potrzebny, żebyście według zdjęć wyszukiwali informacje. Tak byłem kierowany, żeby tak to robić. Wtedy można odkopać wszystko, przekierowując kopiowane zdjęcie do tego i pokrewne, czy nie wiem jak to się nazywa. Tam mam wszystko, tam mam chyba 200 wiadomości, które mogę wam przekopiować, dać wam je w komentarze, na mój kanał, na Szurlandię, gdziekolwiek. Piszcie, gdzie to będzie dla was najbardziej dostępne. Czy użyć kanału Waldemara, czy użyć drugie dno. Gabriel nie chce nadawać, nieważne co się stało, lecimy dalej. Kto ma jeszcze jaja, kto chce jeszcze nadawać, kto będzie do końca, ja jestem w stanie przesyłać te informacje, bo ja zostałem nimi zasypany w jednym celu, podzielenia się tymi informacjami z wami, więc muszę to wykonać. Bez względu na to, czy będziecie mnie słuchać, czy nie, powiedzcie mi, gdzie chcecie to mieć dostępne, gdzie mam to pakować. I weryfikujcie to, pomóżcie nam teraz obalić tą teorię. Zróbmy to wszystko wspólnie, 2000 subskrybentów. Jest nas moc. Dajmy kurwa 10 tysięcy ludzi, dajmy kurwa odpowiedź, obalmy tą teorię. Obalmy ją kurwa, powiedzmy nie, nie masz racji. Ni chuja tu, nic nie jest, kurwa, kupy się nie trzyma. Ale on to robi 9 lat. Nie jest... On chce tego, żebyśmy to obalili. On ma żonę i dwoje dzieci. On chce, żebyśmy do niego zadzwonili, powiedzieli, stary, pomyliłeś się tu, my ci to powiemy. Waldi, dawaj na Discorda. Dobra, Telegram, Signal. Tworzyć grupy, nie wiem, co mam zrobić. The Silent Observator YouTube to system. Nie. The Silent Observator to Marcin, mój kolega. To nie system, to nie Matrix, to mój człowiek z Szurlandii. Proszę go, żeby przyjechał i zrobił ze mną odcinek. Pokażę go wam na kamerze, na live. To nie systemowiec, to jest bardzo dobra dusza, bardzo inteligentny człowiek, który też chce się z wami dzielić wiedzą i wszystkim wam pokazywać. Wspierzcie chłopaka, wspierajcie chłopaka, bo on potrzebuje wsparcia. On potrzebuje słowa zachęty takiego, jakiego ja od was dostaję. Nie bierzcie wszystkich za agentów. Jest taki kurwa wysyp tych youtuberów, cwaniaczków wszystkich, którzy nie mają za dużo do powiedzenia nic. A ja nie jestem lepszy od nich, ja też nie mam nic do powiedzenia. Ja nie wiem, jak się wbić na tego Discorda, Paweł. Nie wiem, nie panikuj, bo panikujesz. Wiem, że panikuję. Jeszcze się nie uspokoiłem, moi kochani. Tak jak kiedyś zniszczył mnie Artur Lalak, tak potem zniszczył mnie dziad Wszewiet. Ja mam takie przebudzenia co jakiś czas. Kochani, wy się o mnie nie martwcie, bo ja sobie poradzę. Ja dostałem takie wpierdole od życia, moi kochani, że ja się podniosłem, ci co mnie znają wiedzą z jakiego piekła się podniosło, wiedzą z jakich kłopotów, moi kochani, ja wyszedłem. Rozumiecie?
I nadal jestem, stoję, nie zwariowałem, ponieważ nadal mam papiery, że jestem schizofrenikiem. Jestem zdyskredytowany społecznie, całkowicie. Dobra, kochani, minęło 30 minut. Mam nadzieję, że to poszło na YouTubie i mam nadzieję, że tak, jest 64 widzów. Dziękuję Wam za środek dnia aktywność, to było sprawdzenie. Przepraszam, że nie było bardzo konkretnie. Michał, spokojnie, powoli. Dziękuję, Waldi, dziękuję. Ja potrzebuję dzisiaj chyba przytulić się do kobiety. Ja chyba potrzebuję dzisiaj wyciszyć się, uspokoić, bo jak widzicie, jestem w nieładzie. A takiego nie chcę, żebyście mnie oglądali, bo tak jak Wam obiecałem, będę przy Was do końca. Do ostatniego dnia. Przejdziemy to. Wiecie, że to przejdziemy? Mówię to do Was teraz z pełną świadomością. Rozumiecie? Damy radę. My jesteśmy świadomi, przebudzeni. Przejdziemy to i damy radę przeżyć i ocalić naszych bliskich. Nie kłócam. Nie siadam. Nie ma takiej kurwa opcji, ile milionów by tych skurwysynów tępych nie było. Ja wiem, że kiedy nastąpi nasilenie, ustawienie planet i przejście same, te skurwysyny się rozpadną, rozumiecie? Jestem tego pewny. Strach im nie pozwoli iść dalej. Rozumiecie? Strach im nie pozwoli pójść dalej. A my będziemy szczęśliwi, bo rodzi się nowe. Armagedon to narodzenie nowego. Opadnie kurtyna i dowiemy się, że nie ma Boga. Dowiemy się, że wszystko jest energią. Moi kochani, dowiemy się tego, że nas oszukiwali, że Watykan to kłamstwo, że religia to kłamstwo. Ten Armagedon i reset to będzie zrzucenie kurtyny, to będzie przebudzenie ludzkości. My nie możemy popaść w strach, w paranoję i w martwienie się o naszych bliskich. Nie możemy poddać się obawom. Przede wszystkim nie możemy wiązać się z rzeczami ziemskimi. Pamiętajcie, prędzej słoń przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do domu Pana. Na czym to polega? Polega to tylko i wyłącznie na tym, moi kochani. Tak? Nie mogę już się wysławiać. Że musimy porzucić wszystko, moi kochani, co kochamy. W sensie rzeczy materialne, pracę, przyzwyczajenia i tak dalej. Przygotujmy się na nowe, otwórzmy nasze serca. Spadnie kurtyna. My się nie boimy. My wiemy, że Kościół nas robi w chuja. Wiemy o sakramentach. Wiemy, jak żerują na naszej energii. Co na nas zakładają i po co. Już to wszystko wiemy. Już to wszystko było na moim kanale. Nie ma żadnego Stwórcy. Ty jesteś Bogiem, przyjacielu. Chcesz jeszcze wytłumaczyć? Popatrz, przyjacielu. Dobro i zło. Księżyc i słońce, plus i minus, ing i yang, białe, czarne. Po środku jest Twoja głowa. Bóg, który decyduje, wszechświat i Stwórca, Pan, Ty jeden sam. Jesteś Stwórcą i Kreatorem własnej rzeczywistości, a urządzenie za to odpowiedzialne to współpracujący mózg i szyszynka. Rozumiesz? Jeżeli danego dnia jesteś nakarmiony złą energią, wstałeś, idziesz walczyć, bić się, kłócić i tak dalej, popełniasz zło, jesteś złym diabłem. Jeżeli idziesz pomóc komuś, zrobić coś dobrego, bezinteresowego, jesteś dobrem, ale to ty, jako Stwórca, Bóg i tak dalej, zadecydowałeś, z jakiej dzisiaj czerpiesz puli. Nie masz słuchać ani czarnego, ani białego. Masz słuchać siebie, serca i swojego instynktu. To są tylko opcje na wykorzystanie energii. Jesteś baterią, która zasila system Matrixa. Karmicznie więzi cię tu matka Gaja. A Matrix to matryca społeczna do kontrolowania twojej energii i społeczeństwa. Sztuką jest przejście i nie wcielanie po raz kolejny tutaj. Jest to przebudzenie świadomości i energii. Nie dajcie się napromieniować gamma. Koronawirus nie istnieje. Jest promieniowanie słońca i od tego ludzie umierają.
od opalania się, od spędzania czasu na słońcu. Tam, gdzie gorąco, tam będzie największa śmiertelność. Dlaczego Watykan? Bo oni znają tajemnicę. Dlaczego Wuhan? Bo tam najwyższa kontrola społeczna wprowadzona przez nich. Dlaczego 5G? Ponieważ tylko sieć 5G będzie działała podczas promieniowania gamma. Żadne inne sieci nie będą w stanie emitować. Dlaczego potrzebna im sieć? Bo wszystko inne padnie, moi kochani. Padnie wszystko. Banki, pieniądze, system, elektryka, woda, hydraulika. Wszystko padnie. Ale nie ich sieć 5G, która jest przystosowana na tej częstotliwości do działania. Co gdzie w panice? Gdzie będą szukać informacji, jeśli całe ich życie zapisane jest w komórce? Myślcie, proszę was. Mapy, GPS. Jedzenie, gdzie się ludzie zbierają, gdzie jest służba zdrowia, ja się źle czuję, kto uratuje moje dziecko, gdzie będziesz szukał informacji, w telefonie. Włączysz sieć i dasz się namierzyć po resecie, gdzie jesteś. Sam będziesz błagał ich o pomoc, żeby do ciebie przyszli, czym? Tym czarnym pudełeczkiem. Już wiecie, po co im sieć 5G. Wiecie, po co im Starlinki? Rozstawili parasol nad ziemią, żeby wiedzieć, jak promieniowanie słońca, jak rośnie, jakie są wyrzuty słonecznej energii na nas i kiedy to promieniowanie jest najmocniejsze, kiedy oni muszą zrobić całkowitą ewakuację na Antarktydę, do bunkrów pod ziemi, do kopalń, do szybów, do tego wszystkiego. Szczury spierdalają pod ziemię, jak najgłębiej. Pedofile, tak? Gwiazdeczki, takie, takie. Aresztowany, aresztowany, hipster, zabity. To jest ewakuacja ziemi, ludzie. Po co wam robią wymazy? Po co was testują na koronawirusa? Po co te testy na koronawirusa? Po co grać, czy one są fałszywe, czy niefałszywe, dodatnie, czy niedodatnie? Wiecie, co oni robią? Patrzą, ile jesteście napromieniowani. Rozumiecie? Dlaczego Żulikowski namawia ludzi do... Jezus Maria. Bo całe życie brał sterydy. Ja pierdolę, no. Słuchajcie. Dalej. Wy to wszystko możecie zrobić. Wy możecie tym popłynąć, wy możecie trafić na te same informacje i o to mi chodzi. O to mi chodzi, abyście znaleźli ten język. Abyście znaleźli ten wspólny język do tego, żeby to wszystko było. Irku, przepraszam was na chwilę, ale ja muszę na chwilę się wyłączyć, bo jeszcze nagrywam, jestem na YouTubie na żywo teraz. I moi kochani, po raz kolejny mówię. Czas się skończył. Włączcie sobie piosenkę Final Countdown Europe z tłumaczeniem polskim. Weźcie, zacznijcie słuchać płyty Rogucki Karaś. Patrzcie, jak on się zachowuje, jak rusza, co robi na teledyskach. Jego live'y pooglądajcie, na wystąpieniu live tylko. Rozumiecie? Dobra, bo widzę, że się ścieracie w komentarzach. A jak wy lubicie te prowokaty. A ja się skupić przez was nie mogę, mordeczki kochane. Dobra, no i piąta godzina. Ja mam dwie godziny, żeby skończyć pracę. Dobra, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Rozsyłajcie, proszę, zachowajcie live'a Gabriela. Uratujcie tego live'a. Tam jest tona informacji. Wasze komentarze są cenne tam. Tam wszystko, co tam będzie. Ja jeszcze się dzisiaj włączę, jak się trochę pozbieram do kupy. Jeszcze zrobimy live'a. Jak będzie trzeba, będę dawał na live'y. Wszyscy od Gabriela, proszę was, piszcie do mnie teraz i weźcie się, ogarnijcie. Po kolei, Waldi, Rybka i wszyscy. Wy macie, kurwa, taki intelekt wielki, a spalacie się, kurwa, że tak powiem, barany w komentarzach. Proszę was, nie róbcie tego.
Każdy z was jest tak zajebisty, a tracicie kurwa czas na wojenki takimi kurwa słówkami, kto jest lepszy, kto jest fajniejszy, kto komu dokopie. Przestańcie to robić. Zostawcie tą energię cholerną. Paweł, taki geniusz na głowie. Dajesz się wciągnąć w zaczepkę drugiego geniusza. Tamten też jest kozak, nie bój się nic. Byle gówniarz, co ma 12 lat, cię nie prowokuje. Nie byłby w stanie takiego mózgu zaczepić. Dobra, kochani, wy jesteście naprawdę mega energia. Ja wam dziękuję za to, że jesteście. Dzięki wam robię, dla was to robię przede wszystkim. I tylko dlatego, że mnie, kochani, zachęcacie, motywujecie i nie dołujecie mnie tym, że jestem baran i tak dalej. Bo ja i wyżygiwać mi na każdym live'ie i na tym możecie mi walić przecież też komentarze takie grube, nie? Ja się nie gniewam, nie zawijam pod kecy, bo nie jestem baba. Rozumiecie? Ale za waszą motywację ja wam dziękuję i obiecuję być do ostatniego pierdolonego dnia tak długo, jak dam radę. A teraz naprawdę, zawijam graty do roboty, bo mnie rozerwo w tym sklepie. Tam pozdrawiam, trzymajcie się. Jak to wyłączyć? Czy na pewno chcesz przerwać transmisję?